2001 rok dla bardzo wielu z nas był rokiem szczególnym. Zaszły duże zmiany. Zanim go pożegnamy, zobaczmy, czego dokonano w Poznańskiej Uczelni Wojskowej w ciągu minionych 12 miesięcy. Ewa Kociszewska, zapraszam na specjalne wydanie Pulsu Dnia. Główne zadania uczelni w 2001 roku to działalność dydaktyczna, badania naukowe oraz doskonalenie modelu kształcenia słuchaczy według wymogów obowiązujących w NATO. Stycznia 2001 roku podczas uroczystej zbiórki stanu uczelni w obecności szefa szkolenia wojsk lądowych generała brygady Zbigniewa Głowienki nastąpiła zmiana na stanowisku zastępcy komendanta do spraw dydaktyczno-naukowych. Odchodzącego po 38 latach zawodowej służby wojskowej pułkownika dr Andrzeja Kubeckiego zastąpi pułkownik dr Stefan Filary. Za uzyskanie wysokich wyników w szkoleniu, nienaganną dyscyplinę oraz osiąganie najwyższych wyników sportowych i duże zaangażowanie społeczne podchorążych, dowódca wojsk lądowych wyróżnił 3. Kompanię Podchorążych z Wydziału Logistyki proporcjami tytułem wzorowy pododdział wojsk lądowych. Proporzec wzorowy pododdział 3. Kompanii Podchorążych Wydziału Wojsk Logistyki. Uchwalał się zły! Dwudziestego 5 kwietnia zaproszeni goście obserwowali ćwiczenia pod kryptonimem Miecz 2001, w których uczestniczyło 90 słuchaczy 4 roku Wydziału Wojsk Pancernych i Wydziału Logistyki oraz kadeci 2 roku Szkoły Chorążych z Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Słuchacze ostatnich lat nauki w trakcie ćwiczenia udowodnili, że są dobrze przygotowani do swojego żołnierskiego rzemiosła. Ze 170 celów zniszczyli 128, w tym 42 tzw. cele ważne. Komendant generał brygady Krzysztof Pajewski, podsumowując dwudniowe działanie podchorążych i kadetów, wystawił im ocenę dobrą. Współczesne pole walki to również rejony zurbanizowane. Swoje umiejętności i działanie w takich sytuacjach doskonalili na wędrzyńskim poligonie kadeci z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Logistyki. Kadeci z Żandarmerii Wojskowej sprawdzali swoje praktyczne umiejętności w opanowywaniu ważnych obiektów wojskowych, a także podstawowe procedury dotyczące kontroli pojazdów wojskowych w warunkach działań zbrojnych. Przeszkoda wodna dla pancerniaków z WSO nie jest już problemem. Swoje umiejętności w pokonywaniu takich naturalnych niespodzianek doskonalili w trakcie ćwiczeń na kanale Malczy w Wędrzynie. Od lat Uczelnia Czarnieckiego zdobywa miano przodującej Wyższej Szkoły Oficerskiej w Wojskach Lądowych. Szlachectwo zobowiązuje, dlatego też 28 maja wycofano ze szkolenia 10 przestarzałych czołgów T-55. Dalsze szkolenie słuchaczy będzie prowadzone na czołgach T-72 i PT-91 twardy. 29 czerwca w klubie Podchorążego Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia Stefana Czarnieckiego minister obrony narodowej Bronisław Komorowski odtajnił wojskowe dokumenty dotyczące wydarzeń poznańskiego czerwca 1956 roku. Wyższa Szkoła Oficerska imienia Stefana Czarnieckiego w Poznaniu jest prężnym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym w Polsce. Pracownicy naukowi i specjaliści wojskowi tej uczelni realizują badania zlecone m.in. przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Komitet Badań Naukowych oraz w ramach własnych badań statutowych. Byli też organizatorami wielu międzynarodowych konferencji.
pracownicy uczelni byli członkami zespołów badawczych powołanych przez Dowództwa Wojsk Lądowych i Instytucje Centralne MON-u, które realizowały tematy wynikające z aktualnych potrzeb wojska. Między innymi budowa centralnej bazy danych dla systemu sprawozdawczości logistycznej Sił Zbrojnych RP według stanagów NATO i badania uniwersalnego paliwa F-34. W 2001 roku zrealizowano jeden projekt badawczy w systemie GRANT, 6 tematów statutowych, zakończono 17 tematów i badań własnych. Dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny pracowników WSO był prezentowany na konferencjach i sympozjach w uczelni. W zorganizowanej w maju konferencji na temat kształcenia przywódców, teoria i praktyka udział wzięli m.in. przedstawiciele armii francuskiej i kanadyjskiej. It's very important that we learn from each other. Zarówno Polacy powinni się uczyć od Kanadyjczyków, jak i Kanadyjczycy od Polaków. 14 maja w WSO w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek omówiono działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz uhonorowano pamiątkowymi medalami, a także nagrodami rzeczowymi zasłużonych pracowników Biblioteki Głównej Poznańskiej Uczelni Wojskowej. Już po raz czwarty w Poznaniu zorganizowano Festiwal Nauki i Sztuki, podczas którego wyższe uczelnie prezentowały swój dorobek naukowy i osiągnięcia. W ocenie osób biorących udział w wielu imprezach towarzyszących festiwalowi, oferta WSO znów była najatrakcyjniejsza i najbardziej urozmaicona. Podczas drugiej międzynarodowej konferencji naukowej, którą uczelnia zorganizowała wspólnie z poznańską AWF w listopadzie, specjaliści od kultury fizycznej starali się opracować model budowy morfologicznej i scharakteryzować cechy motoryczne przyszłego żołnierza zawodowego wojsk lądowych. Także w tym roku Wyższą Szkołę Oficerską imienia Stefana Czarnieckiego odwiedziło wiele ważnych zagranicznych delegacji. Były to kontynuacje roboczych spotkań zapoczątkowanych w minionych latach. Uczelnia ma przyjaciół w wielu państwach europejskich. W minionym roku uczelnia kontynuowała swoją współpracę z wojskowymi ośrodkami szkolenia w Europie. 23 kwietnia 20 przedstawicieli Wydziału Logistyki poleciało do szkoły kwatermistrzostwa wojsk lądowych w Montpellier we Francji na międzynarodowe ćwiczenia pod kryptonimem Helena. Nasi przedstawiciele wizytowali również ośrodki szkolenia we Francji i w Chorwacji. Jak się okazuje, dla poznańskiego pancerniaka żaden czołg nie stanowi tajemnicy. Wśród wielu zagranicznych wizyt, które przyniosły wymierne korzyści dla WSO poprzez wymianę doświadczeń w dziedzinie kształcenia podoficerów zawodowych w systemie edukacji sił zbrojnych, należy wymienić delegację ze Szkoły Walki Armii Duńskiej w Oxbøl na czele z jej komendantem pułkownikiem Erikiem Damem, delegację z aplikacyjnej Szkoły Wojsk Pancernych i Kawalerii z Samur we Francji, której przewodniczył komendant szkoły generał brygady Philippe Jalinot. Delegacje podoficerów starszych Armii Stanów Zjednoczonych, którzy w trakcie jednodniowego spotkania opowiedzieli o roli i zadaniach oraz służbowym rozwoju podoficerów w wojskach lądowych USA. Dbanie o żołnierzy nie oznacza, że mam być miły i delikatny jak ojciec. It means to give them high standards. To oznacza, że powinienem utrzymywać bardzo wysokie standardy. Strict discipline. Co 3 miesiące Poznańską Uczelnię Wojskową odwiedza parę tysięcy gości przybywających na różne uroczystości wojskowe. 28 kwietnia do przysięgi stanęło 696 żołnierzy, w tym jedna kobieta. To już jedna z ostatnich tak licznych uroczystości, gdy tylu młodych żołnierzy rozpoczyna swoją służbę wojskową. 23 czerwca na pierwszy stopień oficerski 65 podchorążych mianował zastępca dowódcy wojsk lądowych generał dywizji Aleksander Poniewierka. Prymus podporucznik Jacek Sadowski ukończył studia ze średnią 4,88. Wypromowani oficerowie ukończyli uczelnię ze średnią 4,25. Aktu mianowania 181 absolwentów szkoły chorążych dokonał dowódca 1. Korpusu Zmechanizowanego generał brygady Zbigniew Głowienka. Prymusem wypustu 2001 został młodszy chorąży Piotr Świątek, specjalność żandarmeria wojskowa, ze średnią 4,87. Był to dobry rok dla poznańskiej uczelni. 100% absolwentów WSO ukończyło szkoły znając język angielski. Dodatkowo 29% znało język niemiecki, a 27% język rosyjski.
Ogółem zostało przeszkolonych 4731 słuchaczy w 263 grupach szkolnych. Kształcono na 8 kierunkach w 57 specjalnościach. Liczby te świadczą o dużym wysiłku dydaktycznym i organizacyjnym, któremu sprostała uczelnia. Piętnasty sierpnia, Święto Wojska Polskiego. Dzień wręczania awansów na kolejne stopnie wojskowe, dekorowania odznaczeniami i medalami, szczególnie zasłużonych dla sił zbrojnych, żołnierzy zawodowych i pracowników wojska. Piątego października w obecności przedstawicieli dowództwa wojsk lądowych, rektorów poznańskich wyższych uczelni, władz administracyjnych i samorządowych po raz 35 zainaugurowano rok akademicki w Wyższej Szkole Oficerskiej imienia Stefana Czarnieckiego. Było to szczególne rozpoczęcie roku, gdyż nie odbyła się immatrykulacja młodego rocznika. Dla uczczenia rocznicy powstania listopadowego i w celu uświetnienia obchodów Dnia Podchorążego 25 listopada w Lasku Goleńcińskim rozegrano zawody na orientację o Puchar Komendanta WSO. W kategorii wewnętrznej wystartowało 14 trzyosobowych drużyn, zaś w kategorii otwartej 5. Zawody zorganizowali wykładowcy katedry i cyklu taktyki i rodzaju wojsk i służb oraz Zakładu Wychowania Fizycznego. 26 listopada uczelnia przekazała Muzeum Uzbrojenia na Poznańskiej Cytadeli czołg T-55A, który stanął obok wozów bojowych z okresu II wojny światowej. Ostatni egzemplarz tego czołgu już niedługo wzbogaci kolekcję Muzeum Broni Pancernej Szkoły. Zgodnie z tradycją 29 listopada odbył się uroczysty capstrzyk z okazji Dnia Podchorążego. Komendant rektor wraz z zastępcami na 24 godziny przekazali dowodzenie szkołą honorowej komendzie. W tym roku honorowym komendantem został sierżant podchorąży Piotr Chrobot. Podchorążowie ubrani w mundury wzorowane na mundurach z okresu powstania listopadowego zaciągnęli wartę honorową przy pomniku patrona i przed głównym wejściem do uczelni. 2001 rok był znaczący dla komendanta rektora generała brygady profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Pajewskiego. 5 maja w Zamku Królewskim generałowi Pajewskiemu został wręczony Złoty Medal Światowej Akademii Medycyny imienia Alberta Schweitzera. Jest jedynym na świecie laureatem rektorem w mundurze. W listopadzie w podziękowaniu za propagowanie pokoju i humanizację dydaktyki nazwisko Krzysztofa Pajewskiego zostało wpisane do Złotej Księgi Członków Akademii. W sierpniu minister obrony narodowej Bronisław Komorowski wyraził uznanie generałowi Pajewskiemu w formie wpisu do księgi honorowej ministra obrony narodowej za wybitne osiągnięcia w służbie wojskowej. Podczas dorocznej odprawy kierowniczej kadry MON-u 10 grudnia jako jedyny komendant rektor generał brygady profesor dr habilitowany Krzysztof Pajewski otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W minionym roku w Wyższej Szkole Oficerskiej imienia Stefana Czarnieckiego wiele się wydarzyło. Zapytaliśmy mieszkańców Poznania, dziennikarzy i władze miasta i regionu o to, jak oceniają uczelnię Czarnieckiego. Czy słyszeli Państwo o jakiejś szkole wojskowej w Poznaniu? Tak. A coś bliższego Państwo potraficie powiedzieć? Wyższa Szkoła Wojsk Oficerskich, dawniejsze kwatermistrzostwo, logistyka i tak dalej. A wiedzą Państwo, gdzie się taka szkoła znajduje? Wiemy oczywiście. Bukowska Polna. A byliście Państwo chociaż kiedyś tam? Tak, proszę Pana, byłem rok w służbie czynnej. O, jakie wspomnienia? Wspomnienia bardzo dobre. W porównaniu do szkoły podoficerskiej to wspaniałe, można powiedzieć. Kadra bardzo przyjemna, no w sumie bardzo przyjemnie. O tej szkole mogę powiedzieć, że to jest szkoła z tradycjami i powinna pozostać w Poznaniu. Tak jest moje zdanie, bo słyszę, że jej nie będzie, czego bardzo będziemy żałować w przyszłości. Chciałabym, żeby została, a co więcej mogę powiedzieć, no zwiedzałam kiedyś tą szkołę z młodzieżą, widzieliśmy jak jest wyposażona, piękna szkoła. Relacjonowałeś no prawie wszystkie, jeśli nie wszystkie wydarzenia w minionym roku związane z Wyższą Szkołą Oficerską w Poznaniu, które dla Ciebie były najważniejsze? Dla mnie najważniejszym przeżyciem, bo tak to mogę nazwać, było uczestnictwo, oczywiście na prawach obserwatora, w manewrach Miecz 2001 rozgrywanych na Biedrskim Poligonie. Była to duża frajda dla każdego chyba dużego chłopca.
także dla mnie, człowieka, który nie był nigdy w wojsku, oglądać czołgi i żołnierzy w akcji. Należy też wspomnieć właściwie o tym, czego dotąd nie było w polskim wojsku, a więc pewna otwartość. To, że po manewrach mogliśmy zobaczyć różne modele różnej broni, to było bardzo zaskakujące i przyjemne. No i oczywiście należy wspomnieć o grochówce i piwie z komendantem szkoły. Relacjonowałeś w tym roku różne wydarzenia z życia Wyższej Szkoły Oficerskiej, które w Twojej pamięci utkwiło najbardziej. Trudno wybrać. Faktycznie tych wydarzeń trochę było, jako że Gazeta Poznańska jest zawsze zainteresowana życiem wojska i życiem Szkoły Oficerskiej. Bo ja wiem, ostatnio na przykład bardzo mile wspominam pobyt w czasie uroczystości, w czasie Dnia Podchorążego. Naprawdę robiło wrażenie i historyczne mundury, i odpowiednio skomponowane treść przemówień. Miło również wspominam wizytę w Muzeum Szkoły, w Muzeum Broni Pancernej. Muzeum to jest, jakby nie było, jednym z nielicznych tak dobrze wyposażonych muzeów w Europie i na pewno, moim zdaniem, najlepszym w Polsce. Panie prezydencie, jak pan postrzega Wyższą Szkołę? Czy właśnie jako wyższą uczelnię, czy jako jednostkę wojskową? Przede wszystkim w tej chwili jako wyższą uczelnię. Studiuje na niej dużo młodych ludzi i z tego, co ja wiem o tej szkole, mają bardzo dobry program edukacyjny, są dobrze przygotowywani i do służby, ale co jest dla mnie ważne jako prezydenta miasta, też włączają się w codzienne życie miasta. W tym wypadku mógłbym to trochę powiedzieć, że bardziej jako jednostkę wojskową, ale myślę, że przede wszystkim jako młodych ludzi, którzy aktywnie funkcjonują w naszym codziennym życiu, czy podczas ważnych wydarzeń, które są w mieście. No, wojsko dodaje rangi tym ważnym wydarzeniom. Już nie mówię tylko o świętach narodowych, gdzie to jest jakby oczywiste, ale także o takich wydarzeniach znacznie niższej rangi, gdzie jednak mundur, młody człowiek w mundurze na pewno dobrze wygląda. Bardzo szkoła nam pomaga przy wielu imprezach, na przykład sportowych, rekreacyjnych, masowych, gdzie też ci młodzi ludzie się angażują, ponieważ są nauczeni organizacji, są dobrze zorganizowani, w związku z tym bardzo pomagają nam przy różnych takich aspektach organizacyjnych, logistycznych, przecież część z nich ma wykształcenie właśnie w tym kierunku, więc też może mogą sprawdzić praktycznie niektóre rozwiązania, o których się uczą w samej szkole. Także dla miasta to jest zawsze aspekt bardzo ważny. Jak pan marszałek ocenia Wyższą Szkołę Oficerską? Wyższa Szkoła Oficerska imienia Stefana Czarnieckiego w Poznaniu to jedna z bardzo ważnych i bardzo dobrych wyższych uczelni w Wielkopolsce i w kraju. Z uwagi na rangę i znaczenie tej szkoły, szczególnie ważne i aktualne są znamienite słowa z literatury. Taka będzie Rzeczypospolita, jak i jej młodzieży chowanie. Choć oczywiście społeczność uczelni to ludzie już dorośli, potrafiący te słowa bardzo dobrze wypełniać treścią w nauce i w służbie ojczyzny. To chowanie w Wyższej Szkole Oficerskiej sprawia, że Wielkopolska może być dumna z jej studentów, którzy wielokrotnie udowodniali nie tylko swe doskonałe przygotowanie merytoryczne, ale także zaangażowanie w sprawy regionu i kraju. Dowodem na wysoki poziom nauki w szkole i jej kadry jest między innymi obejmowanie przez absolwentów uczelni odpowiedzialnych stanowisk i doskonałe sprawdzanie się na nich. Ten poziom potwierdza również współpraca z renomowanymi uczelniami w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Słuchaczy od Czarnieckiego możemy podziwiać, gdy podczas ważnych uroczystości państwowych i patriotycznych pełnią warty honorowe, gdy prezentują doskonałą musztrę. Ich służba dla kraju i regionu to jednak również zaangażowanie w pomoc dla tych, którzy jej potrzebują. Mieliśmy okazję przekonać się o tym wielokrotnie, między innymi podczas klęski powodzi czy pożaru Puszczy Zielonki, gdy pancerniacy z pełnym zaangażowaniem oddawali swe siły i wiedzę, walcząc z kataklizmem. Podchorążowie i kadeci to żołnierze służący krajowi, ale także to ludzie młodzi, pragnący uczestniczyć w życiu kulturalnym regionu i wnosić do niego swój wkład. Wyższa Szkoła Oficerska imienia Stefana Czarnieckiego w Poznaniu jest między innymi jednym z organizatorów festiwalu Nauka i Sztuka, w którym prezentuje dorobek i ofertę uczelni skierowaną do przyszłych studentów.
Muzeum Broni Pancernej może poszczycić się wieloma wspaniałymi eksponatami, których może pozazdrościć nam nawet Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Życzę szkole, aby nadchodzący rok przyniósł ze sobą nowe perspektywy działania i rozwoju uczelni dla dobra nas wszystkich. Wierzę, że tak będzie, bo predestynuje ją do tego kapitał intelektualny i baza, którą dysponuje. Przyjmijcie Państwo również serdeczne życzenia radosnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych, co w trudnej, żołnierskiej służbie nie zawsze jest możliwe.